Witam Was serdecznie w nowym paznokciowym filmiku. Jeżeli oglądacie mnie na Snapchacie, to wiecie, w jakim stanie moje paznokcie były ostatnio. Gdyby nie ten odrost ogromny i zafarbowanie moich paznokci i wszystkiego wokół, wszystkich skórek farbą, to byłoby ok. Moje paznokcie teraz przeżywają naprawdę solidny remont, bo oczywiście wszystko muszę robić sama, więc dzięki hybrydom moje paznokcie naturalne żyją. Teraz zdjęłam stare hybrydy, bo po prostu już był ogromny odrost i teraz będę zakładać nowe. Skróciłam tylko swoje paznokcie, aby były wygodniejsze w dalszym remoncie, no bo przecież musi się przedłużyć, no zawsze tak niestety jest. I dzisiaj przetestujemy nowy efekt lustra na paznokciach. Znaczy dla mnie to będzie nowość, ja jeszcze nie miałam tego efektu na swoich paznokciach, a bardzo mi się to podoba u innych, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli też jesteście tego ciekawi, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. No i możemy zaczynać. Jak widzicie, moje paznokcie są gotowe, są opiłowane. Teraz wystarczy je odtłuścić. Robię to jak zwykle za pomocą cleanera i bacika bezpyłkowego, a później nakładam primer. Primer to taki preparat, który ma przedłużyć trwałość naszego lakieru. On się mocniej będzie trzymać naszego paznokcia. Tutaj wypróbowałam sobie efekt lustra na kilku odcieniach i wybrałam ten najciemniejszy, czyli czerwień. Jest to numer 5 i jest to lakier 3 w 1. To jest bardzo ważne, aby użyć taki lakier, który nie pozostawia tej lepkiej warstwy po wyjęciu z lampy, czyli tej warstwy dyspresyjnej. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ nie możemy przemywać cleanerem naszych paznokci, a do takiej warstwy, do takich paznokci ten nasz pyłek lepiej się po prostu przyczepi, więc to jest istotne. I oczywiście efekt mirror, czyli lustrzany. Pyłek nakładam za pomocą specjalnych aplikatorów, są to aplikatory gumowe i są o tyle wygodne, że po prostu ten pyłek się lepi do tej gumy i możemy nim pracować bardzo dokładnie, nie osypuje się po prostu na wszystkie strony i nie tracimy niepotrzebnie tego pyłku. Myślałam, że to jest bardziej skomplikowane, ale wystarczy nałożyć pyłek na paznokieć, po czym wcierać. Więc tutaj nie trzeba nawet żadnej jakiejś wielkiej wprawy. Ja to robię po raz pierwszy i myślę, że całkiem nieźle to wyszło. Po prostu wcieramy do momentu uzyskania takiej jednolitej tafli, błyszczącej tafli lustrzanej. Pędzlem strzepujemy nadmiar pyłku z paznokci i z naszych skórek. A na koniec trzeba wszystko utrwalić i tutaj też trzeba nałożyć lakier, który jest bez przemywania, czyli bez tej lepkiej warstwy po wyjęciu z lampki. Lakier Quick Finish, bezbarwny, dzięki temu uzyskamy efekt takiego błysku jeszcze większego i lekkiego trójwymiaru. Całość utrwalamy już, wystarczy 30 sekund i paznokcie są gotowe. Bardzo się błyszczą. No, mi się bardzo podoba. I to by było na tyle. Ja jestem w szoku, jestem w czystym szoku, że tak szybko można ten efekt osiągnąć. Myślałam, że jest to bardziej skomplikowane niż nałożenie po prostu jednej, maksymalnie dwóch warstw lakieru, później wtarcie tego pyłku i zabezpieczenie go lakierem takim bezbarwnym, bez przemywania. No, trzy kroki, naprawdę bardzo, bardzo szybki w osiągnięciu jest ten efekt. Rewelacja, dla mnie rewelacja, naprawdę, więc dajcie znać w komentarzach poniżej, czy używacie takiej techniki, czy być może łączycie ją jakoś ze zdobieniem. Jestem ciekawa, co po prostu da się zrobić jeszcze z tym efektem, być może jeszcze zgłębię ten temat. Póki co fajne przeżycie, fajne doświadczenie, że taki efekt mam na swoich paznokciach i wybieram się na imprezę, więc no naprawdę to będzie hit tego wieczoru, tak coś czuję. Co jeszcze Wam chciałam powiedzieć? Aha, dostałam zaproszenie na targi
i na targi Beauty Forum, które już się odbyły w Warszawie, i na targi w Gdańsku, ale niestety nie mogę się na nich pojawić. A wiem, że ta firma będzie, czyli firma M-Nile, będzie na tych targach, więc jeżeli sami chcecie zobaczyć, po prostu przetestować, czy zobaczyć ceny, zobaczyć kolorystykę, cokolwiek, a wybieracie się na te targi, to dla Was taka informacja, że tam właśnie ta marka będzie. Oglądałam wszystkich wystawców i jest, więc mam nadzieję, że ta informacja będzie dla Was pomocna. Ja niestety na targach nie będę, żałuję, może za rok się pojawię, ale po prostu teraz już troszkę za dużo tych wyjazdów się uzbierało. Tak, i to tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, czekam na Wasze komentarze i mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo w następnym filmiku. Cześć!